Hej, hej, witam Was wszystkich. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, robię test po takiej naprawie małej w mojej Astrunii. Ja tam robiłem nawet o tym film, że tam coś mi popukuje, postukuje i nie bardzo wiedziałem co. Nic tam nie było widać, byłem na diagnostyce u panów diagnostów, którzy oczywiście powiedzieli, że wszystko ok. No i słuchajcie, no metodą dedukcji postanowiłem po prostu zamówić sobie i troszkę zaeksperymentować. Zamówiłem, słuchajcie, sobie używane całą kolumnę Mac Persona z Allegro. Wybrałem taką dobrą markę Fibi Bilstein, nie tam jakieś dziwadła, czy tam z pierwszego montażu, niektórzy ładnie opisują OEM, czyli oryginal. Wcale nie chciałem oryginal, bo oryginal to, słuchajcie, są wytłuczone i tyle. Jak coś jest oryginal, to ma kurczę przebieg albo i więcej i to tak wygląda. Także dobry zamiennik, to zawsze jest większa gwarancja, że to, słuchajcie, już jest po którejś tam wymianie i po prostu to auto albo było po wypadku, albo coś tam i poszło na kasację i już. Także zamówiłem sobie, słuchajcie, wszystko w bardzo fajnym stanie. Ten amortyzator to tam może ma przejechane, kurczę, z tego co widziałem, z 10 tysięcy kilometrów, może mniej nawet, bo on w tak ładnym stanie był, kurczę, i to widać, to nie było czyszczone, po prostu było bardzo mało używane. I po prostu cały Mac Person zdemontowałem, zamontowałem w to miejsce ten z Allegro. Zrobiłem o tym film, tak że będziecie mogli to sobie obejrzeć. No i słuchajcie, jedziemy Astrunią, zobaczymy, czy to coś w ogóle dało. Powiem Wam, że myślę, że to będzie raczej ok. No, już słyszę, jest cicho. Przede mną też Astrunia, tylko w sedanie, Astraha. Powiem Wam, że sedany to one są dosyć tak rzadko generalnie spotykane. Najwięcej to jest hatchbacków, kombi. GTC też troszeczkę jeździ po naszych drogach. Natomiast Astry Sedan to tak bardzo rzadko się widzi. To tak, nie wiem dlaczego, chyba to było po prostu mniej kupowane, bo sedan to taki jest, no, mniej uniwersalny. Te nasze wozidła to one są do wszystkiego, można powiedzieć. Można i przewieźć prawie kanapę, że tak powiem, szczególnie w kombi. Jak się rozłoży i cuda nie widzę to z tym robić, także... No, także te sedany one są spotykane, słuchajcie, dużo, dużo rzadziej. Dobrze, wjeżdżamy sobie na drogę. No i muszę Wam powiedzieć, że jest w miarę cicho. Zobaczymy jak długo, bo wiadomo, z używańcami to jest różnie, ale myślę, że jest ok, bo ja ogólnie tą prawą stronę to już miałem taką wyklepaną, ten Amor to on też tak swoim życiem żył, muszę Wam powiedzieć, on tam bujał się, już nie trzymał pewnie i tak dalej, także i ogólnie łatwiej kasy wydaje, powiem Wam, latem, jak mam spiętrzenie robót na klimatyzację w mojej branży, no to dużo łatwiej mi tę kaszerkę wydawać. No to jest po prostu taki test, czy te części używane, one w ogóle mają rację bytu. No i muszę Wam powiedzieć, że raczej tak, nic nie słyszę. Jest cicho, także naprawa powiodła się. Jeszcze sobie przejadę pewnie
tam na swoim osiedlu, tam u mnie są takie centrum miasta, a powiem wam, dziury to nie małe. No i zobaczyć, czy to będzie mi tam popukiwać. No, ale sądzę, że będzie ok, bo już słyszę, że to te moje zawieszenie pracuje po prostu inaczej. Jest bardziej takie równo mi się prowadzi autka. Co do filmów, słuchajcie, w sobotkę tam powinien się pojawić film o Passacinie, o Passeretti. Troszkę coś innego, bo ciągle tych Oplach tłukę, także coś innego z innej beczki. To jest taki remake z materiałów letnich. Ja tam uczyłem się kręcić, tam tak dziwnie to jakoś montowałem. No teraz już powoli tam troszeczkę więcej kumam, że chodzi o technikę montowania filmów. Także będziecie mogli sobie to tam obejrzeć. Zobaczyć, jak to wygląda, jak sobie autko rok postoi i w jakim stanie to wszystko potem jest. Także słuchajcie, oglądajcie, subskrybujcie, dajcie łapkę do góry. Udostępniajcie to moje materiały, żeby one tam sobie po sieci biegały. No. No u mnie na osiedlu, to powiem wam, to jest takie... Wszyscy jadą, nikt na nikogo nie patrzy, nikt nie ustępuje. No, ludzie, typowe, kierowcy. Także trzymajcie się, kochani, i do następnego filmu. Hej!